Wydają ciepłe posiłki i udostępniają miejsca noclegowe. Miejsko-gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim zmienił się w pachnące ciepłym obiadem schronisko dla służb i wolontariuszy. Relacja Hanny Honisz. Żeby mieć siły do wielkiego sprzątania po powodzi, trzeba dobrze zjeść. W Lewinie Brzeskim uruchomiono darmowe posiłki dla wolontariuszy i funkcjonariuszy, którzy pomagają w sprzątaniu. O szczegółach opowie pan Wojciech Najda, dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury. Od kiedy gotujecie? Gotujemy właściwie od niedzieli 15 września, czyli to już 10 dni minęło, ponad 11 dni już minęło, jak tu jesteśmy i jesteśmy non-stop 24 godziny na dobę dostępni. Co więcej, nie tylko gotujemy, ale także jesteśmy miejscem zakwaterowania. Wolontariusze, strażacy, a na początku także, kiedy woda stała tutaj w Lewinie, żołnierze z niektórych jednostek także u nas spali. Kto pomaga w zorganizowaniu tego całego przedsięwzięcia? Ludzi dobrej woli jest mnóstwo, okazuje się, nie tylko w Lewinie, nie tylko w gminie Lewin Brzeski, ale na całej Opolszczyźnie i w całym kraju, także z zagranicy. Naprawdę mamy telefony z różnych miejsc z pytaniami, co potrzebujemy, co jest potrzebne zarówno w tym krótkoterminowym żywieniu, jak i w tym długoterminowym. Ja bardzo się cieszę. Dzisiaj przyjechało 1000 porcji makaronu carbonara, tak, który możemy z okresem trwałości do 10 października, który będziemy mogli wydawać. Mnóstwo mamy tego jedzenia, nagotowany żur, prosto do wydania. Porcje, które wydajemy, przychodzą strażacy, przychodzą wolontariusze w liczbach kilkunastu, kilkudziesięciu czasami, więc musimy zrobić coś na szybko. Około 30% posiłków sami przygotowujemy tutaj, szczególnie w porze wieczorowej i nocnej, kiedy mamy trochę więcej czasu, jest troszkę spokojniej. Natomiast też to jest kawa, herbata, jest w nocy zimno, patrole policji w szczególności są u nas. Mamy przekąski, kanapki, jakby przez cały czas mogą się tutaj posilić. Ciepło posiłki. Przez cały dzień dla tych, którzy naprawdę ciężko pracują i zasługują na to, żeby się zregenerować. Właśnie w Lewinie Brzeskim, w Miejsko-Gminnym Domu Kultury.